Dzień dobry, witamy Państwa w programie O tym się mówi. Piotr Pawłowski. I Joanna Wyrzykowska. I witam naszych gości ze Środkowomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Medison w Koszalinie. Pani Anna Granda, koordynator psychologów. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jakub Wacławek, asystent zdrowienia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę Państwa, zacznijmy od statystyk. Ile osób w skali roku korzysta z pomocy centrum? Jaka to jest skala? Czy ta liczba zwiększa się, czy maleje? Na ten moment, z tego co dostałam informację, to 2600 osób około w ogóle skorzystało z pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego w 2019 roku. Możemy powiedzieć, że to jest duża liczba, że to jest w miarę zadowalająca liczba, że ludzie zaczęli szukać pomocy? To znaczy, to jest tak, w związku z tymi ostatnimi zmianami, to w zasadzie zadowala nas to, że około 1600 usług z tego to są usługi środowiskowe i ambulatoryjne. Tak, czyli mniej skupiamy się na takiej psychiatrii azylowej, czyli na oddziałach stacjonarnych, tak, a raczej na dojeżdżaniu do pacjenta, do jego domu, do środowiska i na tak naprawdę stosowaniu po prostu terapii. Także pacjenci z zewnątrz do nas przychodzą, korzystają z konsultacji psychiatrycznych i po prostu z terapii psychologicznej, psychoterapeutycznej. Kto znajduje się dzisiaj w takiej ścisłej grupie ryzyka wystąpienia kryzysu psychicznego? A to trudno odpowiedzieć na to pytanie, kto się znajduje, kto może popaść, kto ma większe predyspozycje, żeby popaść w kryzys psychiczny. Ale to znaczy odpowiedź na to pytanie, że każdy może. No tak, tak mi się wydaje, że każdy może popaść w kryzys psychiczny, bo każdy jest indywidualną jednostką, każdy ma swoje jakieś predyspozycje, swoją osobowość, swoją wrażliwość, swoje emocje i inaczej reaguje na różne sytuacje, inaczej reaguje na różne zdarzenia, które się w życiu jego, które zdarzają, które napotyka i czasem nawet mały zapalnik, małe jakieś zdarzenie w życiu może wywołać kryzys psychiczny, a czasami u drugiej osoby może wyzwolić ten kryzys psychiczny jakiś większy stres, wydarzenie, większy stres i nie ma też takiej zasadniczości co do wieku. W każdym wieku, nawet dziecko, czy dorosły, czy już w podeszłym wieku, każdy może zachorować. Każdy może doznać kryzysu psychicznego, każdy jest indywidualny, inaczej reaguje na tego typu wydarzenia, więc mi się wydaje, że nie można odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Jedyną odpowiedzią jest, że każdy może. Psychiatria jest w pewien sposób, powiem tak, zaczarowana. Bardzo dużo się robi i szczególnie w ostatnich kilkunastu, nawet latach, żeby odczarować ten mit właśnie, kryzysu psychicznego jako oznaki słabości, braku umiejętności podejmowania decyzji, jako oznaki tego, że nie można pełnić jakiejś funkcji na określonym stanowisku przez kryzys psychiczny. Jaka jest rzeczywistość? Czy dalej się boimy? Czy dalej to, że boli nas życie, czy że nie radzimy sobie z czymś, jest dla nas dużo trudniejsze niż wizyta, nie wiem, u dentysty czy u chirurga, kiedy złamiemy nogę? Z własnego doświadczenia zawodowego jako asystent zdrowienia, a także z obserwacji i z korzystania z usług psychiatrycznych, sądzę, że jeszcze pokutuje u nas w społeczeństwie taka stygmatyzacja, takie poczucie, że jeżeli pójdę do psychiatry czy do psychologa, to będzie mi przypięta taka łatka, że jestem wariatem, że jestem szurnięty. Tak samo też pokutuje w naszym społeczeństwie takie przekonanie, że jeżeli ktoś się o tym dowie, to będzie nas inaczej traktował, to albo odwróci się od nas, albo zerwie z nami kontakt, albo jeżeli chodzi o pracę, czy o takie zawodowe sprawy, no to też boimy się... Bo to wszystko stereotypy, tak naprawdę. Boimy się, że pracodawca albo ktoś z pracowników się dowie i stracimy pracę, albo będziemy inaczej traktowani. Niestety jeszcze z mojego doświadczenia jako pacjent i teraz jako asystenta zdrowienia pracownika w psychiatrii, niestety tak bywa. Tak bywa, tak zauważam jeszcze takie poczucie, że ludzie nie rozumieją, że na przykład jak boli serce, to idziesz do kardiologa, jak boli ząb, to idziesz do dentysty, a jak boli, jak masz problem z głową, czy masz problem jakiś psychiczny, to idziesz do psychiatry lub psychologa. No tak, ale to jest tak, że z jednej strony są te stereotypy, a z drugiej strony coraz więcej osób popada w kryzysy psychiczne. Jak to ma się jedno z drugim? Trochę udajemy? To znaczy, ja myślę sobie tak, bo tutaj do tego, co powiedział Kuba, że to też
też nie jest tak do końca, bo jeżeli chodzi, ja mogę powiedzieć z perspektywy psychologa, że jednak mamy coraz więcej pacjentów, klientów, teraz staramy się mówić klientów, dlatego, że myślę, szczególnie młodsze roczniki, nie tak w okolicach liceum czy studiów, tak, te, jest takie już poczucie, że powinienem zrozumieć siebie, powinienem jakieś znać swoje mechanizmy, jak na przykład system rodzinny, w którym się wychowywałem, wpływa na to, jak ja się na dzisiaj czuję, jakie są moje emocje, żeby umieć je nazwać, żeby umieć sobie z tym wszystkim poradzić, więc takie zjawisko stygmatyzacji jest, ale właśnie dlatego, że dlatego właśnie my chcemy wprowadzić jakieś zmiany, dlatego Centrum Zdrowia Psychicznego, dlatego wychodzenie do pacjentów, dlatego właśnie zawód asystenta zdrowienia, który jest tak naprawdę tutaj przełomowy. To powiedzmy od razu, tak, czym się pan zajmuje na co dzień? Asystent zdrowienia to jest osoba, która przeżyła kryzys psychiczny albo która choruje psychicznie i przeżyła jakiś epizod psychotyczny w swoim życiu, epizod chorobowy, ale poradziła sobie z tym epizodem, z tym kryzysem psychicznym, przeszła swoją własną terapię z psychologiem, z psychiatrą i przeszła też kurs na asystenta zdrowienia i teraz pomaga innym pacjentom, innym ludziom albo na początku choroby, albo jak ktoś zaczyna chorować, ale nie akceptuje swojej choroby, albo jak ktoś jest już w szpitalu psychiatrycznym, czy w centrum, czy w Śląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, iść ku zdrowieniu, ale pomaga na bazie własnego doświadczenia. Nie mamy asystenci zdrowienia żadnej takiej wiedzy typowo książkowej, typowo teoretycznej, tylko na bazie własnego doświadczenia, co nam pomogło wyjść z kryzysu, co nam co możemy zrobić, żeby ten kryzys nie pojawił się u nas jak nieproszony gość, tylko żeby umieć te symptomy zwiastunowe wyłapać, tak, co zrobić, zareagować wcześniej, co robić w przypadku tych zwiastunów, jeżeli coś niepokojącego się pojawi, jak zareagować, również jak na przykład sobie radzić z różnymi, na przykład ze stresem, z różnymi negatywnymi emocjami, żeby one nie miały wpływu na to, żeby u nas się ten kryzys pojawił. To ja jeszcze panią zapytam o to, jak z punktu widzenia zdrowienia pacjenta ta funkcja pomaga. To znaczy, jak to działa w praktyce, ten mechanizm? Ja myślę, że przede wszystkim przez to, że Kuba ma doświadczenie, to i łatwiej po prostu pacjentom jest zaufać mu, tak? Bo czasami spotykamy się z takim zarzutem, no ale co pani wie, tak? Prawda jest taka, że każdy z nas kiedyś miał jakieś trudności natury psychicznej, każdy z nas miał, nie wiem, każdy z nas stracił kogoś bliskiego, każdy z nas, nie wiem, doświadczył jakichś trudnych chwil w pracy albo w znanym gimnazjum jakichś tam trudnych sytuacji, tak? Więc każdy ma jakieś swoje doświadczenie. Natomiast Kuba ewidentnie tutaj, jak spotyka się z pacjentami, to już wchodzi z taką dozą jakby autorytetu, kogoś, kto wie, o czym mówi, wie, jak można sobie z tym poradzić. Po prostu pacjent się czują z nim bezpiecznie. Żywy przykład tego, że można chorować i można z choroby się podnieść. Tak. To jest coś fantastycznego, taki przykład, ale się zastanawiam, panie Jakubie, dla pana samego taka konfrontacja z tym, co pan przeżył, bo przecież ludzie pytają, a jak pan z tego wyszedł, jak pan to zrobił? Najpierw pan musiał w ogóle powiedzieć, że pan w to wszedł. Tak, opowiedzieć tak o sobie. Cały czas pan się konfrontuje z samym sobą. Tak. Podejrzewam, że może to być trudne. Złapał pan taki dystans do tego wszystkiego, jak to wygląda? To znaczy, myślę sobie, że dzięki pobycie w dziennym oddziale psychiatrycznym i pracy nad sobą z psychologami, z psychiatrą i również, bo ja uczestniczyłem z psychologiem w zajęciach grupowych i zajęciach indywidualnych, dużo rozmawialiśmy na ten temat i nawet muszę też powiedzieć, że na tym kursie asystenta zdrowienia, ten kurs to był dla mnie taką, ja to nazywam wiwisekcją, bo tam musieliśmy się zderzyć właśnie ze swoimi lękami, emocjami i zajrzeć tam w siebie, skąd to w ogóle się wzięło, dlaczego to się u nas pojawiło, dlaczego ten kryzys przyszedł, co się stało i tak dalej, żeśmy tak wszystko analizowali i uczyliśmy się też o tym mówić, oswajać się z tym, bardziej zaprzyjaźnić się może z chorobą, czy z kryzysem psychicznym, czy z zaburzeniem psychicznym u danej osoby i myślę, że właśnie te rozmowy z psychologiem, z psychiatrą i ten kurs
asystenta zdrowienia, gdzie zderzałem się ze swoimi emocjami czy z lękami i próbowałem się oswoić, zaprzyjaźnić z tym moim zaburzeniem psychicznym. Myślę, że to mi pomogło złapać taki dystans i w ogóle, że się odważyłem o tym mówić, że jestem tutaj, że mówię o tym, że staram się, żeby tej, nie było tej stygmatyzacji, żeby ta pomoc psychologiczna czy psychiatryczna nie była tak zaczarowana, jak pani wcześniej mówiła. No tak to trzeba określić. Pan pomaga ludziom, którzy mają kłopot. Ja chciałem zapytać o... na co warto zwracać uwagę w codziennym życiu, w relacjach międzyludzkich, w realizacji różnych zadań, co może wywołać w nas taki kryzys? Mówiąc krótko, czy można temu zapobiec? To znaczy, ja tak sobie myślę o tym, że na pewno warto zwracać uwagę na swoje potrzeby. Tak, bardzo często kierujemy się tym, że mamy jakieś duże oczekiwania do siebie, są też jakieś oczekiwania na przykład pracodawcy, tak, do nas i my najczęściej jakoś te swoje potrzeby trochę spychamy na dalsze tory, a wydaje mi się, że takie nawet podstawy, tak, typu staranie się utrzymywania jakichś relacji z przyjaciółmi, z rodziną, cieszenie się takimi drobiazgami, wysypianie się, dobra dieta, tak, to są takie rzeczy, które takie doraźne możemy zrobić. A jeżeli już pojawia się w nas jakaś taka myśl, że jest mi ciężko, że nie radzę sobie z jakimiś emocjami albo czegoś nie rozumiem, to myślę, że po prostu wystarczy udać się na konsultację. A u nas wygląda to w ten sposób, że nie trzeba mieć żadnego skierowania, po prostu wystarczy wejść z ulicy i poprosić przy rejestracji o konsultację z psychologiem. I w tym momencie ta konsultacja się odbywa i cały plan dalszego działania zostaje ustalony z pacjentem zgodnie z jego potrzebą. Ja tylko jeszcze dopytam, bo my często mówimy o tym, że są na innych specjalnościach tak zwane limity, tak? NFZ-u czy jakieś inne. To jest w ogóle piekło, bo ludzie dzięki temu czekają całe miesiące. Jak jest zorganizowany system centrum, że to tak działa? To tak, w Koszalinie wygląda to w ten sposób, że mamy pilotaż z Narodowego Funduszu, który zakłada przede wszystkim właśnie brak kolejek, brak skierowań, dyżurnych psychologów, którzy no codziennie z dwóch dyżurnych psychologów od godziny 8 do 20 w dni robocze. I wystarczy po prostu wyjść z ulicy, powiedzieć, że potrzebuje takiej konsultacji. Psycholog konsultuje razem z pacjentem, określa jego potrzeby, bo tak naprawdę kolejne założenie jest takie, że to my się kierujemy bardziej potrzebą pacjenta i to pacjent mówi o tym, co jest dla niego ważne w tym momencie. Staramy się wychodzić trochę z takiego roli takiego sztywnego autorytetu. Mentora. Mentora takiego. I wtedy ustalamy, tak, czy jeszcze jakaś konsultacja lekarska, czy może jakieś zajęcia grupowe. Nie ma żadnych trudności, żeby uzyskać taką pomoc w tym momencie, ale to wynika właśnie z reformy Centrum Zdrowia Psychicznego. Na ten moment, z kolei na powiat koszaliński, dysponujemy projektem unijnym Power, który również po prostu jakby otwiera drzwi i również wygląda to bardzo podobnie. Do tego mamy jednostki mobilne, które jeżdżą w środowisko i w tej jednostce mobilnej jest pracownik socjalny i pracownik medyczny. Albo ratownik medyczny, albo pielęgniarka, albo psycholog, albo lekarz. I po prostu, jeżeli pacjent nawet nie może z domu wyjść, tak? No zdarza się tak. Pomijając takie kwestie fizyczne, to może się tak zdarzyć, że na przykład jakieś takie fobie społeczne, tak, występują. To my również dojedziemy do pacjenta. Z tego, co pani opowiada, to wygląda na to, że opieka psychiatryczna nad koszalinianami i mieszkańcami powiatu jest zbliżona do ideału, bo jeszcze kilka lat temu, no niestety, było tak, że trzeba było swoje odczekać. Dodajmy, że można się zgłosić w kilka miejsc w Koszalinie takich, jak pani mówi, przyjść z ulicy. Na stronie internetowej Medisonu znajdziemy wszystkie informacje, adresy są tam. Chciałam zapytać o to, jak się przygotować do takiej wizyty, bo to jest bardzo łatwo powiedzieć, przyjść z ulicy, natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, że między odbieraniem kurtki z pralni, a robieniem zakupów wpadnę sobie, bo poczułam się jakoś nie za bardzo, wpadnę sobie porozmawiać. Jak się przygotować do takiej wizyty? I to jest właśnie tak, że na to pytanie trochę trudno odpowiedzieć, dlatego że w zasadzie każdy z nas czuje w pewnym momencie taką gotowość emocjonalną, tak? Czyli że mam ochotę albo mam już sobie taką gotowość, żeby mówić jak o swoich doświadczeniach, o jakiejś swojej przeszłości i w zasadzie to już by było na tyle. Tak? Czyli trzeba trafić w sobie na właściwy moment. Taki. Tak, myślę, że jak najbardziej. Być gotowym się wypowiedzieć, uzewnętrznić przed daną osobą. No tak, bo tak naprawdę no, przychodzimy do kogoś, kogo nie znamy, tak? To jest osoba, która usłyszy o jakichś naszych trudnych doświadczeniach, więc no, ta gotowość emocjonalna przede wszystkim.
Musimy umieć zaufać też. Zaufać. No właśnie. Bo ja na, bo ja na przykład pracuję na miejscu w centrum koordynacji, ale czasami też jestem dołączany do zespołów mobilnych, jak trzeba wyjechać do pacjenta i tam zainterweniować. Ale na miejscu, na przykład w centrum koordynacji, prowadzę grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i to jest ta moja taka, te zajęcia grupowe, ale też indywidualne rozmowy prowadzę z pacjentami i nierzadko albo pacjent przychodzi do mnie, że chce ze mną porozmawiać, albo widzę, że ma jakiś problem, który jest zbliżony do mojego doświadczenia albo do mojego, to co przeżyłem w życiu i wtedy sam mogę zaproponować rozmowę z pacjentem czy z klientem, czy z nim porozmawiać, pomóc mu, ale oczywiście respektuję też, że tak powiem, to, że może nie być gotowy na rozmowę albo może odmówić, to wtedy nie, tylko jestem gdzieś w pobliżu, mówię mu, żeby wiedział, że jestem, że jest takie osoby, zresztą on wie, że ja jestem asystentem zdrowienia i że jestem z boku i zawsze może się do mnie zgłosić, albo jak jestem gdzieś na dole czy na górze, może zawsze mnie zawołać, jak będę miał chwilkę czasu, mogę podejść i wtedy możemy porozmawiać, ale z własnego doświadczenia tego pracy jako asystent zdrowienia zauważyłem, że ludzie bardziej się otwierają przed nami, bo jeszcze pracuje u nas jeden asystent zdrowienia i myślę sobie, że to jest spowodowane tym, że po prostu oni czują, że my przeżyliśmy podobną historię, podobne sprawy, podobne rzeczy mieliśmy w życiu, to jakie mieli oni i że nie mamy wiedzy tylko z książek, tylko taką wiedzę praktyczną, taką wiedzę z życia i że możemy, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, że wiemy o czym mówimy, że nie będzie co tam pan może wiedzieć, pan tego nie przeżył na własnej skórze i tak dalej i nawet pacjenci, którzy jesteśmy w środowisku jako asystenci zdrowienia dołączani do zespołu mobilnych i wyjeżdżamy do środowiska, tam też bardziej otwierają się przed nami niż przed jakimś lekarzem czy psychologiem, ale są sytuacje, w których trzeba zainterweniować w silniejszy sposób, tylko nie tylko rozmową czy coś, to nie, jakby powiedzieć, nie wkraczamy butami w czyjeś życie, tylko staramy się tak, no nie wiem jak to powiedzieć. Stoi pan w progu. Tak w progu i tak staram się jakoś, żeby otworzyć te drzwi, żeby on mnie tak wpuścił i tak zaczynam mówić, że ja też przeżyłem to, że ja też miałem takie podobne doświadczenie. No tak, bo pan chce tak trochę oswoić tego klienta, czy przyszłego klienta w ogóle z samą sytuacją. Ale zdarzają się takie sprawy, że na przykład ktoś już sobie myśli, no już nie wytrzymam, mam po kokardy, nie dam rady, muszę szukać pomocy. A rodzina mówi, przestań, ja też mam takie problemy, ja też mam mało pieniędzy, mało czasu, nie poświęcam go tak rodzinie, jak powinienem, szef mnie nie lubi, daj sobie spokój człowieku, takie jest życie. To warto iść czy nie? No właśnie. Czy warto iść po pomoc? Tak. Mhm. Jasne, że tak. No ale każdy prawie tak ma. Podobnie. Podobnie? No tak ludzie często mówią. Spotykają się, szczególnie właśnie na skraju załamania nerwowego ludzie z takimi zdaniami. Daj spokój człowieku, ja też tak mam. I to co? Jak wybadać tą sytuację? Jak wybadać tę sytuację? To znaczy generalnie wydaje mi się, że warto przede wszystkim posłuchać tego człowieka bardziej empatycznie, tak? Czyli nieoceniająco. Próbować go zrozumieć. A jeżeli chodzi o rodzinę, to tak naprawdę my wychodzimy z takiego założenia, że rodzina jest tak naprawdę najlepszym wsparciem potem dla klienta. I tak naprawdę podążamy w stronę korzystania z takich sesji rodzinnych. Czyli jeżeli jest jedna osoba w rodzinie, która ma trudność, to tak naprawdę jest to problem całej rodziny, prawda? Nie całego, tylko tego całego systemu rodzinnego. Więc w takiej sytuacji no, my zawsze proponujemy po prostu sesję rodzinną. I bardzo często godzą się klienci na takie sesje rodzinne. Nie ma oporów, jakichś jak takich głosów na nie w rodzinie. Mhm. To pomówmy jeszcze o depresji. Czy to jest rzeczywiście taki główny powód, że ludzie idą po pomoc? Bo mówi się, że to plaga naszych czasów. Mhm. To znaczy ja myślę sobie tak, nie wiem jak Kuba, ale dla mnie depresja to jest po prostu pewnego rodzaju rozpoznanie, tak? Jedno z wielu. Na pewno jest tak, że w naszych czasach pewnie pod wieloma względami po prostu jest nam ciężko, czy to mówi się o tej prędkości życia, tak? Mówi się o różnych obciążeniach. Na pewno jest tak, no, że pojawiają się te problemy natury psychicznej. Nie wiem, czy zgeneralizować je do depresji, raczej nie, po prostu, tak? I na pewno rośnie zapotrzebowanie też na pomoc. Ja bym też tego nie generalizował, jeżeli chodzi o depresję, bo
tak jak tu koleżanka wcześniej wspomniała, ten kryzys psychiczny u nas, tutaj pan mówi, że depresja jest plagą naszych czasów, w ogóle, że kryzys psychiczny, myślę, że to jest spowodowane również tym, że mamy takie społeczeństwo konsumpcyjne, jak ja to nazywam, czyli bieg za pieniądzem, bieg za karierą, różne media społecznościowe, czy telewizja, czy jakieś prasa, czy coś pokazują, wszystko idealne, wszystko ładne i tak dalej. I my chcemy do tego dążyć. Chcemy do tego dążyć, zderzamy się z tą rzeczywistością i nie nawet kosztem swojego zdrowia psychicznego czy fizycznego chcemy to osiągnąć i nie czytamy u siebie jakichś sygnałów, które daje nam organizm, że coś się z nami dzieje, tylko chcemy to osiągnąć, bo ktoś to ma, bo zazdrościmy, bo to, bo tamto. Więc ja myślę sobie, że raczej byśmy nie generalizowali, że depresja jest plagą naszych czasów, tylko czy współczesnych, tylko w ogóle kryzys psychiczny. Bo mamy trudne czasy. Tak. Bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie. Mieliśmy gości ze Środka Pomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Medison w Koszalinie, Anna Granda i Jakub Wacławek. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Państwu również dziękujemy za spotkanie. Do zobaczenia za tydzień. Kłaniamy się. Do zobaczenia.